Witajcie w kolejnym dniu podziwiania Jezusa. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy podziwiali Go za to, że wzywał ludzi do opamiętania. Wzywać ludzi do opamiętania nie jest łatwo. Ludzie nie lubią słuchać, że są grzeszni, że powinni coś zmienić. Co powinien mówić człowiek, który chce się podobać ludziom? To, że są fajni, że są dobrzy, że są kochani, że wszystko jest z nimi ok. Tymczasem Jezus od samego początku, gdy rozpoczął swoją publiczną służbę, wzywał ludzi, by się opamiętali. Odtąd Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Co to znaczy opamiętajcie się? To znaczy zmieńcie myślenie, nawróćcie się, odwróćcie się od swoich grzechów, okażcie żal, zawróćcie ze swojej drogi, pomyślcie o Bogu. Jezus wykorzystywał każdą okoliczność, żeby wzywać ludzi do opamiętania. Kiedy pewnego razu przyszli do Niego Jego rodacy i opowiedzieli o śmierci, tragicznej śmierci Galilejczyków, Jezus odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy ucierpieli tak dlatego, że byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni mieszkańcy Galilei? Bynajmniej. Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, byli bardziej winni niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Nie były to miłe słowa dla tych ludzi, ale Jezus o to nie dbał. Jezus był ratownikiem dusz, chciał ich zbawić i dlatego wzywał do opamiętania. Łatwo jest mówić ludziom, że Bóg ich kocha, że będzie wszystko dobrze, że są wspaniali. Trudno jest wzywać do opamiętania. Jezus powiedział: świat mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego czyny są złe, że muszą się opamiętać. Dlatego podziwiamy Jezusa, że nie dbał o to, aby podobać się ludziom, ale ratował ich duszę. Podziwiamy Go za to, że niezależnie od tego, ile Go to kosztowało, czynił tak, gdy chodził po ziemi. Jutro zastanowimy się nad kolejnym powodem, dla którego podziwiamy Jezusa.